Witam Was ponownie serdecznie. Dzisiaj znów gramy w Grand Theft Auto 4. Cały czas rozgrywamy się tutaj wokół... Aha, już nie w zasadzie. Zabiliśmy Vlada w ostatnim odcinku. W każdym razie będziemy wykonywać ciąg dalszy misji dla kuzyna Romana. Tak więc wybijamy szybę. Otwieramy drzwi i ruszamy do akcji. Zobaczymy, co teraz będzie po zabiciu Vlada. W ostatnim odcinku właśnie widzieliśmy bardzo ciekawy przykład misji, kiedy po pościgu samochodowym dogoniliśmy Vlada, po czym mieliśmy do wyboru dwie możliwości, w jakich potoczy się fabuła, czyli w tym przypadku albo skopać gościa z samej góry budowy i rusztowania, albo mu pomóc oczywiście, bardziej widowiskowym było go skopać, dlatego tak też zrobiłem. Okej, bierzemy Romana na pakę i jedziemy dalej. Sweaty back going up and down. I can't take it. How did she do this? I knew you cared. I have to do this. Okej, dojechaliśmy tutaj do pubu, w którym zaczynaliśmy misję z Vladem. Aha, Vlad jest nadal. To zrobiliśmy boom, headshot. No, wreszcie jakieś strzelanina, dobra. Gdzie tu się wychodzi? Mam nadzieję, że udało mi się przestrzelić mu opony. To jest najlepszy sposób właśnie na tego typu pościgi. Wtedy ten uciekający ma duże problemy z jazdą. Okej, spróbujemy go znów dogonić. Problemem standardowo będzie... Skąd się by wziął autobus akurat teraz? Kolejny problem na naszej misji to jest oczywiście samochód, który jest kawałkiem gówna. Widzicie, po pierwszym spotkaniu z autobusem rozpieprzyła nam się maska. Dobra, może uda nam się jednak gościa dogonić. Co to jest? Nagle pojawiają się dźwigi na ulicy. Oczywiście gdybym chciał taki znaleźć poza misją, byłoby to niemożliwe. Autobus, co jest? Przecież ten czerwony dźwig, muszę przyznać, że chyba pierwszy raz widziałem. Okej, rozpieprzył się w końcu. Uciekał. O szlak, przejechałem gościa. Znaczy... Dobra, spróbujemy tutaj. Jesteśmy na miejscu, udało nam się gościa złapać. Okej, możemy wykonać egzekucję na nim. Poczekamy sobie, co będzie gadał. Będzie śmieszniej. No, chyba ty jesteś martwy, a nie ja. Dobra, kończymy tą rozgrywkę. Kończymy ją oczywiście fajerwerkami i wielką fontanną. Dodatkowo kilka zdań, które oczywiście musiał powiedzieć główny bohater po zastrzeleniu swojego wroga. Jak to bywa w każdym amerykańskim filmie. Okej, zaplusowaliśmy właśnie u Romana. Teraz problemem będzie znalezienie kolejnej misji. I jakiegoś położonego środka transportu.
jak mówiłem właśnie. W trakcie wykonywania misji przejeżdżałem przed oczami pełno sam autobusów, autobusów, jakichś dźwigów i innych niepotrzebnych gówien. Jak kiedy potrzebujemy porządny samochód, żeby podjechać 100 metrów, no nie ma nic. Jedzie taksówka, trudno. Zgarniemy tu gościa. Wywalimy go z taksówki, po co? Dobra, jedziemy. Oczywiście mogłem wziąć taksówkę, ale po co mam mu płacić? Mniej więcej taki sam sposób jak zarabianie na dziwkach w poprzednich częściach GTA, kiedy to dziwka zdzierała z nas kasę, a my po prostu mogliśmy zabić i zyskać jeszcze więcej. Taki sposób zarobku. Okej, dzwoni do nas Roman. Dobra, Roman znowu coś pewnie jest w śmietniku. Muszę do niego jechać czy co? Byłbym wdzięczny. Straszna mgła zapadła w Liberty City, co jest rzadkością, muszę przyznać, ale całkiem fajnym efektem. Ok, włączmy światła drogowe i ruszamy w poszukiwaniu kuzyna Romana, który, o ile dobrze pamiętam, będzie siedział w śmietniku. Boże, to już nieważne, w każdym razie gdzieś tutaj go powinniśmy znaleźć. I chyba mam rację. Ok, jesteśmy na miejscu. Gdzie jest Roman? Oczywiście w śmietniku. Roman, co ty robisz w dumpster, man? Co ty mówisz? Get out of there, man. Ok, właśnie za to kocham GTA, za smaczek w każdej misji, po prostu za genialną fabułę. Trochę nas wywaliło daleko, ale dobrze. Musimy znaleźć teraz samochód policyjny. Ale dobrze pamiętam, za chwilę gdzieś tu podjedzie. Policjanci wysiądą, a my ze spokojem będziemy mogli sobie go wziąć. No okej, właśnie się zbliżają, fantastycznie. Zupełnie przypadkowo, nie mogliśmy lepiej trafić. Gdzieś tu zaraz staną, o właśnie, i wysiądą. My w tym czasie, kiedy oni sobie pójdą, pożyczymy sobie ich samochód na sekundkę. Góra dwie. Ciekawe, gdzie biegnie ten policjant. Ciekawi mnie to. Zobaczymy, co przygotował dla nas Rockstar. To będzie ciekawe. Bo gość się rozpłynie w powietrze, albo wróci do samochodu. Dobra, to będzie nudne, nie chcę się za nim iść już. Okej, ja potrzebuję jego samochód tylko. Być może wróci tutaj z powrotem na ulicę. Okej, mamy samochód policyjny. Dzwonimy do Dimitrija. The van is driving around South Broker. Pull it over. Take it to our lockup on Tuk's Drive. Be more specific. How many vans? Okej, teraz z tego co słyszę, będzie moja znienawidzona misja. Czyli jeżdżenie za trzema głupimi busami. I oczywiście to co potrzebujemy będzie zawsze w ostatnim z nich. Nie może być w pierwszym, zawsze z ostatnim. To jest strasznie denerwujące. Co teraz? Aha! Okej, to wymyśliłem kolejny. Dobra, mamy gości. Porter Travis Winter.
zaparkowałem. Może w ten sposób. Możemy to przyspieszyć? Nie możemy tego przyspieszyć. Fantastycznie. Uwielbiam, kiedy nie możemy przyspieszyć cutsceny. Oczywiście w tym pieprzonym busie nie ma nic. Jest pusty. Nasz samochód trochę się przejechał. Chyba jest z górki. Był na luzie. Dobra, mniejsza. Jedziemy teraz do następnego busa, który oczywiście również będzie pusty. Spróbujemy potem przy ostatnim, który akurat będzie tym właściwym. Strasznie mi to wkurza. Głupie to jak niebo. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie mogło być po prostu innego busa, który jest pełen. Już nie pamiętam, co tu mają nim przewieźć, co ja muszę zdobyć. Z racji tego, że właśnie przerywam te cutsceny. No właśnie, możemy przejrzeć komputer policyjny. Okej, następny pusty bus. Dobrze, że jest ich tylko trzy. Także z prostej matematyki, z której nawet ja jestem niezły, wynika, że tu będzie powietrze. Fantastycznie. Bierzemy radiowóz i ruszamy dalej w poszukiwaniu ostatniego vana, w końcu pełnego i w końcu tego właściwego. Nienawidzę tej gry. Jeszcze pada. Dobra, gdzieś go tu dorwiemy, myślę, że się uda. Okej. Get out of there, you're fucking dead! You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Are you carrying a shipment of TVs? This is a big screw-up. I ain't losing this! This shit's crazy! Jeszcze się będzie rzucać. Wkurza mnie to. Dobra, jedziemy do lock-upu. Przepraszam, że będzie nas coś jeszcze gonił w międzyczasie. Może nie. Nienawidzę tej misji, jest długa i nudna. Zwłaszcza wkurza mnie jeżdżenie właśnie między tymi trzema, w zasadzie dwoma pozostałymi vanami. Sprawdzanie ich takie po prostu, żeby było. Żeby wydłużyć czas trwania tej głupiej misji. Sprawdzenie pustych samochodów. Nienawidzę jej po prostu. Znacznie wiele fajniejszych i ciekawszych misji. Ta jest naprawdę jedną z bardziej idiotycznych. Jesteśmy tutaj na złomowisku. Nie, program kręci Discovery gdzieś tu. No mniejsza. Okej, jedziemy dalej. I jesteśmy już przy lock-upie. Dobra, jesteśmy przy garażu. To czy sobie skręcimy tutaj? Okej, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, co nam odpali tutaj po tej misji. Mam nadzieję, że $200. Świetnie. Ale mamy numer do Faustina. Myślę, że da nam wiele fajnych misji.
Chyba, że będą tak gówniane jak ta. To nawet nie chcę do niego jeździć. No trudno. I've left the van where you say. How's Roman? He's okay. A little scared, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him. Świetnie. No właśnie, to jest świetny przykład, jak pogoda działa na samochody. W czasie deszczu pojazd bardzo szybko właśnie wpada w poślizgi. O właśnie. Cały czas się ślizgamy, nie możemy złapać przyczepności. Zwłaszcza przy dużych prędkościach, bo przy rozpędzaniu się. Roman. Siema. No dobra, przewiniemy to. Okej, radio mam włączone. Muzykę to chyba bardziej przeszkadza niż pomaga, zwłaszcza przy gameplayach. A pan ma policjant, marynarz. Pewnie to marynarka wojenna. A że pewnie cięcia w budżecie, to i został na patrolu. Ewentualnie dorabia do emerytury. Dobra. Ostatnia prosta. Myślę, że już nie będę was tym zanudzał. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do obejrzenia poprzednich i koniecznie do następnych części. Cóż mi pozostaje? Wielkie dzięki jeszcze raz. Zapraszam was na nerdcorner.net. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeśli wam się to podoba. A jeśli się wam nie podoba, to po prostu napiszcie. Dobrze będzie, jeśli napiszecie również, co mógłbym zmienić w prowadzeniu tych let's play, czy gameplay, cokolwiek to jest, jakkolwiek to nazwać. Wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych filmikach. Tak, cześć.